Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie na poważne tematy. Może być troszkę dłużej, więc usiądźcie sobie, zapnijcie pasy i porozmawiamy o życiu i śmierci. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Taki był tytuł filmu Krzysztofa Zanussiego sprzed kilkunastu lat. Polecam ten film, sam sobie z chęcią go obejrzę. Życie jako choroba śmiertelna przenoszona drogą płciową. Malarz, renesansowy niemiecki malarz Hans Holbein młodszy, który przeniósł się do Londynu i był nazywany nadwornym malarzem Henryka VIII, w 1521-22 namalował obraz pod tytułem Chrystus w grobie. Ja go postaram się zaprezentować tutaj, jak będę mówił, czy pod koniec filmiku. Obraz znajduje się w muzeum w Bazylei, w Muzeum Sztuki. I proponuję przenieść się teraz w czasie. Jest rok 1867. Znany rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski wraz z żoną Anną Grigoriewną odwiedzają owo muzeum i stoją przed obrazem. Tu przytoczę fragment wspomnień Anny Grigoriewny. Czytałem te wspomnienia swojego czasu po rosyjsku. Coś tam pamiętam. Bardzo fajne świadectwo życia z trudną osobą, jaką był Fiodor. W 1867 oboje małżonkowie udają się do Genewy. Dostojewski i jego żona Anna Grigoriewna. Zatrzymują się pewnego dnia w Bazylei, żeby obejrzeć obraz, który ktoś im polecił. Obraz ten, pędla Hansa Holbeina młodszego, przedstawia Jezusa Chrystusa po zdjęciu z krzyża, nieludzko skatowanego z piętnem śmierci na twarzy. Anna Grigoriewna, nie mogąc znieść dłużej tak wstrząsającego widoku, przeszła do innej sali. Gdy po jakichś 15-20 minutach wróciłam, zobaczyłam, że Fiodor Michajłowicz wciąż stoi przed obrazem jak przykuty. Na jego wzburzonej twarzy malowało się przerażenie, które nieraz zdarzało mi się obserwować w pierwszych chwilach ataku epilepsji, ponieważ Fiodor cierpiał na padaczkę. Ostrożnie wzięłam go pod rękę, przeprowadziłam do drugiej sali i posadziłam na ławce, spodziewając się lada moment ataku. Na szczęście atak nie nastąpił. Fiodor Michajłowicz uspokoił się nieco i wychodząc z muzeum, nalegał, abyśmy jeszcze raz poszli popatrzeć na obraz, który wywarł na nim tak wstrząsające wrażenie. On tam sobie wziął później krzesełko, podobno podstawił i bardzo wnikliwie analizował obraz Holbeina. Tak to nim wstrząsnęło, że w powieści pod tytułem Idiota, polecam tą powieść, odświeżę ją sobie wkrótce, umieścił ten obraz w swojej właśnie powieści. Obraz przedstawiał Chrystusa, który dopiero co został zdjęty z krzyża. Wydaje mi się, że malarze przyzwyczaili się malować Chrystusa i na krzyżu, i zdjętego z krzyża, lecz zawsze z odcieniem niezwykłej piękności w obliczu. Piękność tę starają się zachować nawet w najstraszniejszych męczarniach. Na tym zaś obrazie u Rogożyna nie ma nawet śladu piękności. Jest to najzwyklejszy trup człowieka, który jeszcze przed przybiciem go do krzyża zniósł nieskończone męki, rany, tortury, bicie przez strażników, bicie przez tłum, kiedy dźwigał na sobie krzyż i upadał pod jego brzemieniem. Wreszcie mękę ukrzyżowania, trwającą 6 godzin. Prawda, że jest to twarz człowieka dopiero co zdjętego z krzyża. To znaczy twarz, która zachowała w sobie bardzo dużo życia, ciepła. Nic jeszcze nie zdążyło zesztywnieć, więc w obliczu umarłego przebija nawet cierpienie, jak gdyby jeszcze teraz przez niego odczuwane. Artysta bardzo dobrze to uchwycił. Ale za to sama twarz nie została bynajmniej oszczędzona. Jest to tylko natura, naprawdę. Taki powinien być trup człowieka po tylu mękach, kimkolwiek byłby ten człowiek. Wiem, że Kościół chrześcijański ustalił jeszcze w pierwszych wiekach, że Chrystus cierpiał nie w przenośni, ale w rzeczywistości. I że jak z tego wynika, ciało jego podlegało na krzyżu prawom przyrody, zupełnie i bez reszty. Na obrazie twarz ta jest okropnie pobita, spuchnięta,
pokryta straszliwymi, nabrzmiałymi, skrwawionymi sińcami. Oczy otwarte, źrenice skrzywione, wielkie odsunięte białka oczu świecą jakimś martwym, szklanym odblaskiem. Dziwna rzecz, kiedy się patrzy na tego trupa, na tego zamęczonego na śmierć człowieka, przychodzi na myśl pewne osobliwe i ciekawe pytanie. Jeżeli takiego właśnie trupa, a na pewno musiał być właśnie taki, widzieli wszyscy jego uczniowie, jego główni przyszli apostołowie, widziały kobiety chodzące za nim i stojące pod krzyżem, wszyscy, co wierzyli w niego i ubóstwiali go, to jakim sposobem mogli uwierzyć, patrząc na takiego trupa, że ten męczennik zmartwychwstanie? Tu mimowoli nasuwa się pojęcie, że jeżeli śmierć jest tak okropna i prawa natury tak silne, to jak je można przezwyciężyć? Jak je przemóc, jeżeli ich nie przezwyciężył nawet ten, który za życia swego zwyciężał przyrodę, któremu ona ulegała, który zawołał Talita Kum i dziewczynka wstała, Łazarzu wstań i zmarły wyszedł z grobu. Patrzącemu na ten obraz przyroda wydaje się jakąś olbrzymią, nieubłaganą i niemą bestią. Albo właściwiej mówiąc, o wiele właściwiej, chociaż bardzo dziwnie, jakąś ogromną maszyną najnowszej konstrukcji, która bezmyślnie schwytała w swoje tryby. Zmiażdżyła i wchłonęła w siebie niema i obojętna, wielką i nieocenioną istotę. Taką istotę, która sama jedna warta była całej przyrody i wszystkich jej praw. Warta była całej ziemi stworzonej, być może jedynie po to, aby się na niej zjawiła taka istota. Obraz ten właśnie, jak gdyby wyraża owo pojęcie o mrocznej, zuchwałej, bezmyślnie wiekuistej sile, której wszystko podlega. I to pojęcie, mimo woli, udziela się każdemu, kto patrzy na obraz. Ci ludzie, którzy otaczali zmarłego, a których wcale nie ma tutaj na obrazie, musieli odczuć straszliwy niepokój i zwątpienie tego wieczoru, kiedy runęły naraz wszystkie ich nadzieje i niemal wygasła ich wiara. Musieli rozejść się w okropnym strachu, choć każdy z nich unosił z sobą ogromną myśl, która już nigdy nie mogła być im wydarta. I gdyby sam nauczyciel mógłby ujrzeć ten swój obraz w przeddzień stracenia, to czy tak samo wstąpiłby na krzyż i tak samo umarłby jak teraz? Pytanie to również mimowoli nasuwa się każdemu, kto patrzy na obraz. Fiodor doznał wstrząsu i umieścił tę analizę tego obrazu w powieści. I tutaj chciałem zrobić małe przejście. Notabene, tutaj też jest ciekawe właśnie, ja to za chwileczkę sobie znajdę, że ten obraz był analizowany w książce Anatomia dla artystów, pani Sary Simblet. I ona tutaj pisze: ciało jest zesztywniałe, wyniszczone, bliskie rozkładu. Pod wpływem siły ciężkości układa się bezwładnie, a papierowo cienka skóra uwypukla się na każdym ścięgnie. Oczy Chrystusa są otwarte, nadal wzniesione do Boga i błyszczą jeszcze w zastygłej twarzy. Chrystus został uwięziony, złożony pod niemożliwym do odsunięcia kamieniem grobowym. Porzucony w przerażającej ciemności, grób jest otwarty w naszą stronę. Ciekawość każe nam zaglądać przez tę nieistniejącą ścianę. Włosy Chrystusa i palce u rąk i nóg są wyciągnięte do nas. Przyglądając się obrazowi, jesteśmy jakby żywcem pogrzebani wraz z Nim. Nasze zmartwychwstanie czy ucieczka wydają się właściwie nieprawdopodobne. Przez tę potworną i ponurą wizję Holbein prowadzi nas do rozmyślań o cudzie, który ma się wydarzyć. Zmartwychwstanie Chrystusa wydaje się nawet bardziej cudowne, a Jego nieuchronność jest zapowiadana przez padające za nas światło. Anatomia artystów. Czyli obraz bardzo realistyczny, pokazujący Chrystusa martwego, tak? Nie ma tutaj chwały zmartwychwstania. I teraz chciałem przejść do innego tematu. Mianowicie czytam sobie ostatnio Schopenhauera, Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof XIX-wieczny, znany powszechnie ze swojego pesymizmu, bohater niezliczonej ilości memów. Bardzo lubię memy z Arthurem Schopenhauerem. Poszukajcie sobie, bo są naprawdę śmieszne. Mizantrop, mizogin.
Ale na poważnie, jak wziąłem do ręki jego książkę, on się tam przewijał, był polecany i u Irwina właśnie w książce o pragnieniach i w wielu innych miejscach, także właśnie u współczesnych stoików. Więc według mnie jest genialnym obserwatorem życia, różnych fenomenów życia ludzkiego, stanów wewnętrznych. Genialny obserwator relacji międzyludzkich i tego, co się w człowieku dzieje. Powszechnie właśnie zwany pesymistą. On twierdził, że przyroda, świat takim, jakim jest, jest to ślepa siła woli. Tutaj wracamy do pojęcia woli. U Irwina też to analizowaliśmy w książce o pragnieniach. Wola, rozum. Twierdzi, że świat jest jakby przypadkowy. Jest ślepą siłą, bezracją, powszechną wolą. I dopiero człowiek, indywiduum, swoim rozumem nakłada na tą rzeczywistość jakieś partykularne racje. A najczęściej jest tak, że rozum i tak jest tylko i wyłącznie instrumentem, który wykonuje pragnienia woli. Artur, będąc wnikliwym obserwatorem natury ludzkiej, twierdzi, że w tym życiu szczęście jest niemożliwe. Możliwe jest tylko minimalizacja cierpienia i zła. On nawiązywał zresztą do buddyzmu, do braminizmu, do hinduizmu, więc jakby lekarstwem na ten ból istnienia, na ten bezsens istnienia było wycofanie się, pozbycie się pragnień, co rodziło z kolei spokój. Lekarstwem było też współcierpienie dla innych istot. Jako jeden z pierwszych filozofów zwrócił też uwagę na cierpienie świata zwierzęcego. I dla niego ważną tą właśnie kategorią była empatia, współczucie dla całego bytu jako bytu, który cierpi, przemija, umiera właśnie w tym beznadziejnym pędzie woli, a przyroda i tak prędzej czy później zmiażdży każdą istotę żywą. Więc przytaczam go tutaj dlatego, ponieważ chciałbym wstrząsnąć zarówno wierzącymi, jak i niewierzącymi. Uważam, że Schopenhauerzm, czy pewne spojrzenie właśnie a la Schopenhauer na rzeczywistość jest bardzo trafne. Przywołuję znowu ten obraz Holbeina, prawda? Przyroda jako bestia, jako pewna maszyna bezlitosna, która zmiażdżyła nawet Zbawiciela. Jeżeli spojrzymy bez żadnych iluzji na rzeczywistość, prawda? Bo czym mogą być iluzje? Oglądam ostatnio co jakiś czas filmy, dawno je oglądałem. I często właśnie w filmach przewija się taka postawa do życia, w stosunku do życia, hedonizm, użycie, tak, nieznośna lekkość bytu. Oglądałem ostatni film z Jackiem Nicholsonem, Porozmawiajmy o kobietach. 9,5 tygodnia, tak trochę erotycznie wyszło, ale no. Więc pewne postawy tam są prezentowane wobec życia hedonistyczne, użycia, prawda, zatopienia się w tym żywiole przyrodniczym, prawda, poszukiwania coraz to nowych jakichś podniet, poruszeń. Więc jest to pewna forma ucieczki od po prostu tego stanu beznadziei, tak? Użycie życia, po prostu życie to takie siła biologiczna. Drugą taką formą ucieczki według mnie to są takie dwie podstawowe, które mi do głowy przyszły, jest po prostu zatopienie się w życiu. Organizacja, praca, zarabianie pieniędzy, wychowywanie dzieci, prawda? Jakby krzątanie się wokół tych spraw ważnych. Oczywiście każdy to musi robić, nawet pan filozof. Ale zatopienie się właśnie w tym takim, nie powiem, w życiu po prostu. A co ja tam będę myślał o życiu, śmierci, o jakiejś religii, o Chrystusie? Ja muszę do pracy chodzić. No pan Jezus mi nie pomoże, nie zarobi za mnie pieniążków, prawda? Dzieci mi nie oporządzi. Co tam będę się przejmował? Nie wnikam. A Artur właśnie z całą odwagą potrafi spojrzeć grozie życia w oczy. I bardzo ładnie to wszystko ujmuje. Tak więc dlaczego zmierzam? No, z punktu widzenia ewolucji chociażby, czystej biologii. Jesteś niewierzący, to jest szansa, że jesteś po prostu materialistą, tak? Że uważa, że człowiek się rodzi, umiera i tyle. Do widzenia, przekazuje gen. Z punktu widzenia ewolucji, Irwin też o tym wspomina zresztą. Jakie są cele ewolucji? Jesteśmy zabawką w rękach ewolucji, tego procesu. I są dwa podstawowe cele, czyli przetrwać jak najdłużej, rozmnożyć się, czyli przekazać gen. Tyle. Dziękuję, do widzenia. Przetrwałeś, rozmnożyłeś się. Pani ewolucja, ci dziękuję. Schodzisz ze sceny. Do widzenia. Do piachu. Żyjesz w genach, prawda? Ale umówmy się, cóż to za pociecha.
A Arturow jest takim właśnie pesymistą, mówi, że lepiej byłoby w ogóle nie istnieć, tak? Że życie jest cierpieniem. Z racji tego właśnie, że ta wola chce żyć, chce osiągać, już coś osiągnąłeś, to znowu chcesz więcej. Nienasycenie, lęk, trwoga, przemijanie, destrukcja czasu, to są kategorie, którymi on myśli. Zresztą w filozofii było to obecne w sumie od zawsze, stoicy to zauważyli współcześnie, prawda, Martin Heidegger, bycie ku śmierci, czy jacyś inni egzystencjaliści, Sartre, czy nawet myśliciele religijni, prawda, Kierkegaard, czy inni jacyś tam, Wierdjajew, którego bardzo lubię. Więc jakby ta groza śmierci, to przemijanie, to nienasycenie, to życie ciągle ku śmierci, prawda? Arthur Schopenhauer bardzo to wszystko podkreśla. Czyli jest to taki ontologiczny pesymizm. Nic tutaj w tym zamkniętym świecie przyrody praktycznie nie ma ostatecznie sensu. Oczywiście on, sięgając do buddyzmu, do braminizmu, znajdzie pewną pociechę, nazwie nawet śmierć indywiduum wybawieniem. Tutaj może cytacik, bo to jest śmieszne. Postuluje właśnie pozbycie się tej woli indywidualnej i przejście przez śmierć do tej woli bez racji powszechnej, która jest podstawą, fundamentem, korzeniem rzeczywistości. I w tym człowiek jakoś tam znajduje spełnienie, czyli nie można powiedzieć, że on był do końca materialistą. Jakiś jednak tam element spirytualny, prawda, czy może nawet duchowy istnieje. Tak jak mówię, to są silne odniesienia do buddyzmu, do hinduizmu, do braminizmu. On nazywa prawdziwą egzystencję właśnie tą pośmiertną, a nie ta szmatława, doczesna, indywidualna, zajęta wyłącznie swoimi niedolami egzystencji. Tak? Śmierć nazywa karceniem woli życia, cenę, jaką płacimy za istnienie. Czyli można powiedzieć pesymizm. Zresztą zwróćmy uwagę na księgę Koheleta biblijną, prawda, starotestamentową. Tam też jest to podkreślane, że wszystko to już było. Jaki tam jest ten cytat? Wszystko to marność, przepraszam, i pogoń za wiatrem. Notabene ja uważam, że Kohelet wcale nie jest pesymistą. Na lekcjach języka polskiego uczono nas, że to jest właśnie pesymista. Moim zdaniem jest to realista, a w księdze Koheleta zawarte są też wskazania takie optymistyczne, żebyśmy cieszyli się życiem, korzystali z tego życia, tak? Z żoną, którą się ukochał, jedz, pij, tak dalej. Ciesz się z młodości, bo ona szybko mija. Więc do księgi Koheleta też będę wracał, bo uważam, że jest to jeden z ciekawszych tekstów naszej kulturze, cywilizacji, odwołujących się do takiego po prostu rozumowego oglądu świata i natury ludzkiej, która jest ambiwalentna, paradoksalna, czasami absurdalna, ale generalnie Kohelet ostatecznie, podobnie w sumie jak Schopenhauer, znajduje pewien sens ludzkiego istnienia. Tak więc przywołuję tutaj Schopenhauera, żeby pokazać też to, co było właśnie ukazane u Dostojewskiego, tą siłę przyrody, tą beznadzieję istnienia, prawda, które musi się skończyć, zgnić, prawda, a w międzyczasie szukamy szczęścia i tak jak pisał Arthur Schopenhauer, tego szczęścia znaleźć nie możemy, bo czym bardziej go szukamy, tym więcej chcemy, tym bardziej jesteśmy sfrustrowani. To są podobne wątki, które porusza Irwin w swojej książce On Desire, czyli świat jako wola, wieczne istnienie bez racji. Człowiek stara się nadać temu życiu jakąś rację, no ale ostatecznie to są takie mini racje. Spontaniczne chcenie właśnie. Wola chce, bo chce. I całą sztuką życia wedle Schopenhauera jest opanowanie tych chceń. Zauważenie tego ślepego, przyrodniczego wręcz pędu. Więc mówię, powstrzymajmy to, wyzbądźmy się tego. Dążmy do pewnego... Jego ideałem jest święty asceta, tak? Który po prostu przepracował te swoje pragnienia. I ten stan tego ascety jest bliższy w sumie śmierci, no ale skoro życie jest złem, życie jest cierpieniem, lepiej byłoby nie istnieć. Kohelet też o tym wspomina, że lepiej lepszy dzień śmierci niż dzień narodzin. Więc tutaj są pewne analogie między tą księgą biblijną a twórczością Schopenhauera. Więc po prostu, do czego zmierzam? Przywołuję go tutaj dlatego, ponieważ jego obserwacja życia, natury, przemijania jest według mnie bardzo realistyczna. Jeżeli nie przyjmiesz którejś z tych dwóch postaw, o których wspomniałem, czyli hedonizm, zatopienie się w przyjemnościach tego świata,
zapomnienie o tej trwodze śmierci i przemijania, albo ta druga postawa po prostu, oporządzanie spraw doczesnych, praca, dzieci, szkoła. Zauważmy, my ciągle gdzieś dążymy. Ciągle myślimy, że jak coś, to już będzie fajnie. Jak skończę szkołę, jak będę w liceum, zdam maturę, skończę studia, jedne, drugie, dostanę pracę, ożenię się, spłodzę dzieci, wychowam dzieci, wyślę dzieci w świat, zapłacę im za studia, a później do emerytury. Ciągle myślimy, że jak znajdziemy się na danym etapie, to będziemy szczęśliwi. Z punktu widzenia 40-letniego filozofa mogę powiedzieć, że tak do końca nie jest. Że ciągle właśnie towarzyszy nam ten lęk, trwoga, nienasycenie, świadomość tego, że musimy ze sceny zejść i to w każdym momencie możemy zejść. A nawet jeżeli dożyjemy 100 lat, to umówmy się, że jest to... Zapytajcie zresztą kogoś, kto ma 80 lat. Powie na pewno, że czas bardzo szybko mija. Tak więc do czego zmierzam? Chciałem tutaj wstrząsnąć trochę. Wielki Piątek. Ten materiał jest nagrywany na Wielki Piątek. Chciałem zarówno wierzących, jak i niewierzących zaintrygować, wybić z dogmatycznej drzemki, prawda? Do wierzących chciałem, do siebie samego, no bo ja mówię o sobie w sumie na tym vlogu. Ten okres właśnie Wielkanocy jest dla mnie zawsze takim okresem męczącym. Ja bardzo jakoś tak nie potrafię się zaangażować w to misterium, prawda, Paschy Chrystusa. Wielki Piątek to jest dla mnie męczarnia. Film Gibsona. Tego prawie w ogóle oglądać nie mogę, jest piękny, ale jakoś mnie to po prostu trwoży i przeraża. Taka właśnie... Zresztą uczniowie, to co jest wspomniane w Idiocie, no, musieli doznać jakiegoś szoku. Nic się nie udało. Chrystus w grobie zakatowany. Miał wyzwolić Izraela. Do widzenia. Bez nadzieja, zero nadziei. Noga mi zdrętwiała. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak jest po prostu. Nie ma z tej rzeczywistości ucieczki. I my oczywiście wierzący wierzymy w zmartwychwstanie. No w ogóle nie znoszę tego wymiaru Wielkanocy, święto wiosny, trawka, kurczaczek, czekoladowe zajączki. Wiadomo, że cała kwestia sekularyzacji zmierza do tego, żeby nam to święto religijnie, że tak powiem, wyprać z wątków religijnych, pokazać, że to święto radości, wiosny, życia, kurczaczek przynosi czekoladowe, czy króliczek, jajeczka i jest git. Nie lubię też życzeń świątecznych typu właśnie zdrowia, szczęścia, radości, śmigus, dyngus i aleluja i do przodu. I chciałem tutaj zaproponować takie ćwiczenie, żeby nas zmęczył ten Chrystus, tak? Żebyśmy się wybili z tej takiej często bezrefleksyjnej, optymistycznej wiary. Ja często tak sobie myślę, że my żyjemy przecież w czasach, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do figury krzyża, do figury postaci na krzyżu. To jest centralna figura naszej cywilizacji. Kalendarz mamy ułożony wokół właśnie życia narodzin Chrystusa. Prawda? Nawet jak jesteś niewierzący, to pewne wskazania etyczne. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, tak? Mów prawdę. To są uniwersalne prawdy naszej zachodniej cywilizacji. I my się do tego przyzwyczailiśmy, że Chrystus umiera, leży w grobie. Wcale nie 3 dni, tylko krócej. Jest zmartwychwstanie, alleluja. I wszyscy będziemy żyć w niebie. Ale chciałem się zatrzymać tutaj na grobie, na gnijącym ciele Chrystusa. Czy my w to wierzymy? Czy my, jak coś się dzieje, ocieramy się o śmierć, o cierpienie bliskich? Czy my naprawdę potrafimy w to uwierzyć, tym żyć? Powiedzieć, że Chrystus jest, Jego zmartwychwstanie silniejszy od śmierci? No, ja mam z tym problem, prawda? Ja zatrzymuję się często na tej obserwacji schopenhauerowskiej. Zastanawia mnie też zawsze to, jak macie kogoś w rodzinie, wśród bliskich, kogoś, lekarza, nie wiem, czy kogoś innego, kto współpracuje, pracuje z ludźmi cierpiącymi, umierającymi. Często się zastanawiam, jak można być na przykład lekarzem wierzącym, prawda? Patrzysz na cierpienie, na beznadzieję, cuda zdarzają się praktycznie, nie wiem, czy się zdarzają. Się zdarzają to rzadko. Trudno być chyba patrzeć właśnie tak bez żadnych iluzji, tak jak książę Myszkin w Idiocie na ten obraz, prawda? Na to, co przyroda robi z człowiekiem, z ciałem. Zresztą cierpienie zwierząt też przecież obserwujemy. Tutaj też powrót do Schopenhauera. Chciałem wierzącym jakoś zaproponować takie posiedzenie w grobie z Chrystusem. Ten obraz ja pokażę, może tutaj uda mi się go gdzieś tam wstawić. Jak nie, to jakiegoś linka podeślę. Zatrzymać się na Wielkim Piątku. Posiedzieć w tym gnijącym, klaustrofobicznym, ciemnym grobie. Tak? Czy ja w to wierzę? Czy na chwilę odsunąć te troski życia codziennego? Ja wiem, że jest trudno. No,
ale czasami warto, no bo jak nie teraz, to kiedy, prawda? I tak odzwyczaić się od tego święta od świąt Wielkanocy jako takich oczywistych, prawda? Być może ktoś nie ma problemu z wiarą, być może ktoś ma taką łaskę, doświadczenie wewnętrzne, przekonanie, bądź po prostu z natury jest jakby optymistą, ma lepiej ustawioną gospodarkę hormonalną, dopaminę, nie wiem, co tam jeszcze wpływa na nasz nastrój, wczytuje się Irwina w to wszystko. Więc to dla wierzących taka praca domowa od pana filozofa. Nie będę jej sprawdzał przecież o zmartwychwstanie, prawda, pytanie. No bo cóż, każdy w końcu dotrze na Golgotę, tak? Niestety, jesteśmy rozpięci na tych między narodzinami a śmiercią. I na cierpienie śmierć możemy zareagować jak łotr po lewej, łotr po prawej, prawda? Ten dobry łotr uwierzył, prawda? Rozpoznał w Chrystusie Zbawiciela i znalazł się z Nim już tego samego dnia w niebie. Zły łotr bluźnił, nie godził się na śmierć, cierpienie, prawda? Wiadomo, jak to wygląda. I nas to też spotka. Będziemy musieli się opowiedzieć wobec śmierci, cierpienia. Ja wiem, że to wszystko trywialnie brzmi, ale ja będę powtarzał trywialne rzeczy. Jestem od tego. O, jakby ktoś chciał posłuchać trywialnych rzeczy, to do mnie. Ale jestem przekonany, że mówię coś ważnego, prawdziwego i warto się z tym podzielić, bo być może ktoś w ten sposób nigdy nie myślał, a ja będę takim wyzwalaczem tych myśli, które się mogą pojawić w jego głowie. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Schopenhauer. Co wieczór jesteśmy o jeden dzień ubożsi. To prawda. Życie właśnie, jakie przemijanie, ruch, wir, pogoń za szczęściem, które jest niemożliwe, niepokój, troska, brak szczęścia. Śmierć jako wyzwolenie. A co chciałem powiedzieć do niewierzących, czy ja bym powiedział inaczej, do niewierzących albo takich niewiedzących, czy są wierzący, czy nie. Bo jak ktoś jest zatwardziałym komunistą i materialistą i szuka tylko potwierdzenia, że wiara chrześcijańska to lipa i w ogóle ksiądz pedofil i na tace i czarni, mafia i tak dalej, to on się zamknie, prawda? On się zamknie, będzie wyciągał po prostu to, co jest negatywne, co potwierdza jego tezy i nie będzie chciał słuchać, prawda? Tak mi się wydaje. Więc ja jestem tutaj, jakby mój przekazior jest skierowany do ludzi na pograniczu, prawda? Tych wierzących, ale może tych takich pytających, wątpiących, zmagających się. No prawdopodobnie do tych utwierdzonych w wierze, wychowanych w wierze, ten przekaz będzie może niezrozumiały, a może nawet taki trochę szkodliwy, że ja tutaj jakieś wątpliwości mam, że wszystko jest jasne, a ja tutaj mącę i się odwołuję do jakichś świeckich filozofów pesymizmu. Różne są typy osobowości, ale do tych ludzi mówię, którzy są właśnie może niewierzący, ale mają dobrą wolę właśnie, człowieku dobrej woli. Też wejdź do grobu Holbeina, posiedź z Chrystusem, poczuj smród, poczuj absurd życia, poczuj absurd swojego życia, że zmagasz się, ganiasz, pędzisz, to jest piękne, robisz karierę, płodzisz dzieci. Płodzenie dzieci dla Schopenhauera też było tylko i wyłącznie przedłużaniem cierpienia. Podobny wątek znajdziemy u mojego, nie lubię tego określenia, ale u ulubionego filozofa Mikołaja Bierdiajewa. I u Fiodorowa jeszcze taki rosyjski filozof jest, do którego będę się odwoływał pewnie tam za parę tygodni. Ale jak no proces, sam proces płodzenia, powielania pokoleń nie rozwiązuje tutaj nic, tak? Tu pomnażasz kolejne pokolenia. Te pokolenia muszą zejść za 100 lat, za 200 lat. Już nikt nie będzie o twoich dzieciach i prawnukach pamiętał. Więc dla człowieka takiego dobrej woli, weź do tego grobu. Niech ta sytuacja będzie niewygodna, jak kamyk w bucie, i posiedź z tym kamykiem w bucie, pochodź trochę, prawda? Posiedź w tym klaustrofobicznym grobie z Chrystusem i zastanów się, czy ty naprawdę nie wierzysz. Czy naprawdę przez te 2000 lat cała cywilizacja ukształtowała się wokół tego wydarzenia, najważniejszego wydarzenia dla wierzących w historii świata, bo oprócz paruzy, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa, to tutaj się nic nie zdarzy. No bo co? No, Legia wygra Ligę Mistrzów, czy Widzew Łódź? PKB w danym kraju wzrośnie, wzbogacisz się, pojedziesz na jakąś egzotyczną jedną, drugą, piątą wycieczkę, nawiążesz wspaniały romans, bądź poznasz piękną kobietę, idealną drugą połówkę i będziesz miał z nią dzieci.
będziecie żyli długo i szczęśliwie, jak w amerykańskim filmie. Więc weź to pod uwagę po prostu, prawda? Ja też się z tym zmagam, tak jak mówiłem wcześniej parę minut temu. Weź pod uwagę, czy zmartwychwstanie jest niemożliwe. Dlaczego ty w to nie wierzysz? A może dlaczego ty tak mało czasu poświęcasz na myślenie o tym, czytanie, zastanawianie się, prawda? Że jest jakieś wyjście z tej izby tortur, jaką jest przyroda, prawda? Świat zamknięty w przyrodzie. Bo jest tu pewna Pascal chyba, francuski filozof, mówi, że wszyscy siedzimy w celi śmierci. Pojedynczo, nie wiedząc kiedy, przychodzi kat i wyciąga indywiduum, tak? Ciekawa myśl. To jest planeta śmierci, to jest hospicjum. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Śmierć jako cena za pragnienie istnienia. Nie pragnienie, za istnienie, prawda? Musimy tę cenę zapłacić. Więc żebyś się zastanowił, człowieku dobrej woli, niewierzący bądź średnio wierzący, że może jest to poważna propozycja. Był taki prawosławny teolog, on pisał ikony, bo ikony się pisze, a nie maluje. Jerzy Nowosielski, takie indywiduum kontrowersyjny, trochę bardzo go lubię. I on mówił, że stąd wyjście jest tylko przez komin. Odwoływał się oczywiście do obozu koncentracyjnego, tak? Nie ma rozwiązania ucieczki. Medycyna może dokonywać cudów. Technologia, kultura, telewizja może starać się, znowu się odwołuje do nowego, wspaniałego świata, prawda? Tamten problem śmierci jest zasłonięty poprzez kolory, prawda? Seks, narkotyki, wygodę, przyjemność, bezpieczeństwo. Ludzi chorych, starych bierze się gdzieś, chowa na bok, gdzieś tam i się spala, jeszcze budynki się ogrzewa, prawda? To się już dzieje. Czytałem Szwecja, Czechy, czy nawozi się tam pole. No bo się, oni mogą, w nowym, wspaniałym świecie tak jest, że oni jeszcze po śmierci chcą się czuć przydatni. Czyli można jeszcze ogrzać budynek, prawda, takim spalonym truchłem. Więc wracam po prostu do tego, że ta cała telewizja, cywilizacja, kultura stara się obłaskawić, zasłonić koszmar przemijania i śmierci. Uważam zresztą, że jednym z narzędzi, które pozwala nam oswoić śmierć, jest poczucie humoru. I to jest dobre. A człowiek bez poczucia humoru, ciekawe jakie poczucie humoru miał Schopenhauer, człowiek bez poczucia humoru, no po prostu za poważnie to wszystko bierze i generalnie, no, może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Poczucie humoru, ocierające się czasem o cynizm czy ironię, na to też trzeba uważać, żeby w cynizmie nie przesadzić. To mi przyszedł do głowy Soren Kierkegaard, duński filozof religijny, bo to była brzytwa, cynik i ironista. Moim zdaniem troszkę przesadzał, ale no, trzeba jakiś balans złapać. Więc podsumowując po prostu, wierzący, niewierzący, zatrzymajmy się na jakiś czas w tym grobie, wejdźmy do tego grobu Chrystusa. Zastanówmy się nad bezsensem życia w wymiarze przyrodniczym, nasze pragnienia naszego serca, nasze myśli, świadomość początku, końca, historii świata. Po prostu to jest, jakbyśmy byli, nasze te pragnienia, te myśli są zamknięte w zwierzęcym ciele, prawda? To nam się w głowach nie mieści. Jak myślimy o życiu, o śmierci, to jest ciężko po prostu. Mamy poczucie tego, że coś tu nie gra, że powinno być inaczej. Bo największe pragnienie ludzkiego serca to jest pragnienie nieśmiertelności. Osiągniesz sukces finansowy, zdrowie, relacje, dzieci zdrowe, piękne i szczęśliwe. Wszystko się rozpadnie, jak mówił Marek Aureliusz. Wnet zapomnienie o nas i wnet zapomnienie nasze o wszystkim. Więc taka wariacja, ćwiczenie filozoficzno-religijne. Wejdźmy do grobu, przyjrzyjmy się obrazowi Holbeina. Wejdźmy do grobu Chrystusa. Religia to nie tylko pocieszenie, religia to także dramat, zmaganie. Tak, był taki Rudolf Otto, niemiecki filozof religijny, religioznawca, i on o tym mówi. Tremendum, tak? Mysterium tremendum, mysterium fascinans, jakoś tak, czyli że religia ma te dwa wymiary, pewnej traumy, bojaźni, lęku, niepewności, ciemności,
No i też ma ten wymiar przyciągania, taki wymiar świadomości tego, że jakby ponad religię, ponad Boga, ponad absolut nic nie można stawiać i jest to pewne lekarstwo, jedyne lekarstwo na śmierć, trwogę i cierpienie. Więc ja już widzę 35 minut gadam. Czy coś jeszcze chciałem dodać? Nie hedonizm, nie zapomnienie, zatopienie się w przyjemnościach. Chociaż one też są ważne, oczywiście, mają swoje miejsce w życiu. Też nie zatopmy się w tym wymiarze po prostu organizacji życia. Te święta będą dziwne. Żyjemy w czasie wojny, jakby na to nie patrzeć. Bo to są działania wojenne na naszych mózgach. Próba zastraszenia, pozbawienia nas relacji, pieniędzy. Zakazuje nam się przychodzenia do kościołów, prawda? Więc te święta będą inne, dziwne. Obraz Holbeina. Posiedźmy w gnijącym grobie. Sami najlepiej, tak? Wyłączmy telewizję. Pamiętajcie, myślenie ma przyszłość, czytanie ma przyszłość. Tyle na dzisiaj. Christos Vaskries. Vaistin Vaskries. Jak mówią na wschodzie, tego się trzymajmy. Nie dajmy sobie wyrwać serc i umysłu idei Boga zbawiającego, idei mesjańskiej. Nie dajmy jej sobie obśmiać, bo media, polityka, to wszystko stara się pokazać, że religia to jest jakaś lipa, to jest niepoważna sprawa. Przecież Gagarin był w kosmosie, mamy telefony komórkowe. Już niedługo medycyna zapewni nam życie wieczne na tym padole. I że nie trzeba brać pod uwagę takich oszołomskich kontekstów i idei, jak idea mesjańska. Taki mój wstęp do religii. Czysto rozumowy. Tyle. Christos Vaskries, Vaistin Vaskries. Amen, amen, amen.